Marta Moriconi. Nazywam się Marta Moriconi. Giornalistica. Oggi sono caporedattore di un web magazine, web TV e, che si chiama Intelligo News, accreditato presso la Camera dei Deputati italiana ed è un giornale che segue la politica nazionale, si batte contro il pensiero unico, il politicamente corretto ed è molto sensibile alle tematiche antropologiche. So, I will speak as if I were Marta. Będę mówił w imieniu Marty. Nazywam się Marta Moriconi. I started my activity as currently swoją działalność as a managing editor of Intelligo News, wydawca Intelligo News, magazynu i telewizji internetowej, jako źródło informacji o polityce włoskiej oraz gazety. Again, it's a politically correct and it's very sensitive with respect to anthropological matters. W odniesieniu do bardzo głębokich kwestii antropologicznych. Ringrazio molto dei miei concittadini colpiti dal terremoto del centro Italia, tragedia che ho vissuto sulla mia pelle, purtroppo ho perso cose care, case e affetti familiari. I'd like to thank you about the invitation. Chcę podziękować za zaproszenie z całego serca. We were hit by the earthquake in the central Italy. Szczególnie wtedy, kiedy słyszeli Państwo o tym wielkim wydarzeniu, czyli trzęsieniu ziemi we Włoszech, kiedy straciłam między innymi rzeczy, które posiadałam. Nella terra consacrata San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, che qui in questa occasione voglio ricordare come esempio e simbolo di amore e di riscatto ideale, anche nelle prove più dolorose che l'Italia in questo momento si trova a provare. Ten region poświęcony jest świętemu Benedyktowi z Nancy, temu, który chroni Europę. To był symbol miłości i ucieleśnienie wolności, nawet w najtrudniejszych czasach. Porto anche il saluto di tanti italiani come me che vivono l'impegno professionale con passione civile all'insegna della verità, una verità che di cui intendo parlarvi ora. I bring the voice of many others. Przedstawiam tu głos wielu innych Włosów. Żyj tak, jak myślisz, żyj w prawdzie, bowiem prawda nas wyzwoli i prawda, właśnie o niej chcę tutaj mówić. Attualmente questa verità è deviata, nascosta, umiliata, travolta, manipolata dalla grande parte dei mezzi di comunicazione di massa, televisivi, cartacei e online. È un lavoro difficile quello del giornalista ed estremamente complicato. Prawda jest schowana, zniszczona, wykrzywiona, manipulowana przez gazety oraz telewizje, media online'owe. A więc odkrywanie prawdy jest pracą bardzo ciężką i złożoną. Cristiano, che opera nell'informazione, vuol dire decodificare il male. Ossia, come si decodifica? Non solo attenendosi correttamente ai fatti, ma non calpestando neanche la dignità delle persone di cui si parla, dai politici ai semplici cittadini, ma anche e soprattutto avendo con chiarezza la cognizione della vera posta in gioco. Cosa si nasconde dietro le false notizie, i falsi commenti, cioè la falsa narrazione ideologica della realtà. Walka o dobro jest podstawową częścią dla nas, szczególnie chrześcijan pracujących w kampaniach informacyjnych. Jak sobie z tym poradzić? Nie tylko mamy środki do tego, żeby dokładnie relacjonować fakty, nie naruszając tak polityków, jak i ludzi, słuchaczy, godności, ale równocześnie, żeby uświadomić, co się dzieje. Zmaskerare le campagne di disinformazione pubblica. Campagne montate ad arte, tutte figlie del pensiero unico, del politicamente e culturalmente corretto, che da alcuni decenni ormai in Italia fa rima con laicismo, un'autentica religione rovesciata, esalta e enfatizza una falsa società dell'amore, della libertà, della pace, dell'integrazione tra i popoli, ma conduce inesorabilmente dalla cultura della vita alla cultura prefabbricata della morte.
As a matter of fact, every single day we have to humbly unmask. Musimy demaskować informacje, kampanie, które wprowadzają w błąd. Wszystkie są perfekcyjnie stworzone, politycznie poprawne, kulturalnie poprawne, przesycone sekularyzmem. Resto quasi dell'Europa, non si è più in presenza di ideologie contrapposte, secondo noi almeno, come quelle che hanno caratterizzato il Novecento, la guerra fredda. Anzi, oggi possiamo affermare che le dicotomie classiche, destra, sinistra, socialismo, liberismo, liberismo, statalismo, si stanno esaurendo. W Włoszech, podobnie jak zresztą w każdym innym miejscu Europy, ci, którzy przeciwstawiają się ideologii, znikają. Dzisiaj możemy powiedzieć, że klasyczna dychotomia, taka jak lewica-prawica, liberalizm i socjalizm, kontrola i wolność zaczynają się zacierać i znikać. Tylko jedna ideologia jest dzisiaj możliwa. Skoncentrowany na sobie sekularyzm. Il consumatore globale, la filosofia che ogni desiderio diventa un diritto. Nihilizm, ostatni etap sekularyzacji, globalna filozofia, która uczy nas, że każde pożądanie jest pożądaniem właściwym. Movimento di Grillo e l'attuale centrodestra sono tendenzialmente uguali, tutti liberali in politica, liberisti in economia e laicisti sui temi etici. Z tej perspektywy partia demokratyczna i nasze ruchy centroprawicowe stają się tak samo liberalne w polityce, w gospodarce, oraz dopuszczają się kompromisu etycznego. Cittadino globale, mercato globale, mondo globale, la grande tesi, si stanno invece riaffacciando con virulenza le spinte nazionaliste, sovraniste, xenofobe. Questa risposta è la grande antitesi. Le due cose però, secondo noi, si alimentano vicendevolmente. Gli uomini di buona volontà, in particolare i cristiani, devono lavorare per la grande sintesi. Po dekadach globalizacji, globalna Europa, rynek, obywatel, wielka teza, którą teraz widzimy, to jest powrót nacjonalizmu, ksenofobii. To jest wielka antyteza. Przez kontrast ludzie z dobrymi intencjami, chrześcijanie, muszą pracować dla wielkiej syntezy, dla połączenia tych tożsamości. In Italia c'è stato il Family Day, un'esperienza unica a cui ho partecipato in prima persona come concittadina e come giornalista, una manifestazione di massa in risposta a una legge sbagliata che partendo dalle unioni civili mira a legittimare la famiglia arcobaleno, facendo passare per tradizionale e di fatto passata e superata la famiglia naturale, che porterà sicuramente all'introduzione dell'utero in affitto, alle adozioni gay e ai matrimoni ugualitari. W Włoszech jest Dzień Rodziny. Po pierwsze, brałem w nim udział jako obywatel, ale również jako dziennikarz. Były tam ogromne demonstracje protestujące przeciwko partnerstwu cywilnemu, które legitymizują rodziny LGBT, pokazując jednocześnie, że tradycyjna rodzina jest podstawową koncepcją życia jednostki rodzinnej. Basta unire tutti i suoi provvedimenti approvati e in via di approvazione, unioni civili, divorzio lampo, ius soli, depenalizzazione a 360 gradi, doppio cognome, liberalizzazione delle droghe leggere, eutanasia, matrimoni e adozioni gay. Ale we Włoszech rząd centrolewicowa wprowadza prawo po prawie, coś, co nazywamy radykalnym społeczeństwem. Pomyśl o tym, co zadziało się ostatnio w legislaturze, tej, która zaczęła obowiązywać i będzie obowiązywać. Partnerstwo, szybsze rozwody, dyskryminacja,
liberalizacja miękkich narkotyków, eutanazja, małżeństwa gejów. Czy chcecie wiedzieć, jakie fakty mają miejsce w Italii, we Włoszech? My mamy jeden z najpoważniejszych kryzysów demograficznych, tak przynajmniej mówią instytuty statystyczne. 2015 rok, 599 tysięcy nowych urodzeń w porównaniu z 630 tysiącami osób, które zakończyły życie. Jeżeli odliczymy dzieci emigrantów z tej liczby nowych urodzonych Włochów za rok, będziemy liczyć te straty w tysiącach. Jest to punkt bez odwrotu, koniec dla naszych ludzi. Ani aborcja. To jeszcze dodatkowa aborcja. Prawie 115 tysięcy dzieci, które giną corocznie. Impone di fatto un'ideologia falsamente asettica e disinfettata. Aborto è maternità responsabile, utero in affitto, maternità surrogata, colei che presta l'utero a pagamento, madre solidale, eccetera. Wiecie, Biuro Przeciwko Dyskryminacji razem z Włoskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy stworzyło listę właściwej terminologii, co pod pretekstem demokracji narzuca w rzeczywistości fałszywy język, ideologię, która ma na celu sekularyzację naszego kraju. Zło będzie po prostu nosiło inną nazwę. Katolicy dziennikarze we Włoszech bardzo martwimy się o to prawo, które będzie wpływało na formowanie opinii, na odrzucenie prawdziwego celu katolicyzmu. Wszystko. Wszystko to będzie jakby jednokierunkowe. Musimy natychmiast tworzyć sieć wszystkich organizacji, tych, które będą wymieniać się informacjami, tworząc międzynarodowe grupy skupienia tematycznego, aby zwiększyć świadomość, żeby wspólnie odnosić się i apelować do Brukseli, tworzyć ogólnoeuropejskie programy szkoleniowe. Musimy rzucić inercję, musimy się wzbogacić w działaniu dla dobra, podnieść świadomość, kim jesteśmy. Tożsamość nie oznacza ściany czy też samolubności, ale respekt, miłość. Chrześcijanie muszą być solą ziemi, a nie miodem ziemi. Muszą poszukiwać prawdy.
muszą palić, jak sól pali w ranie. Ale jesteśmy na to gotowi. Dziękuję.